To co robimy, kto pierwszy? Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Boguś z M3 oraz Frog to ksywki, których przedstawiać nie trzeba. Jednak osoba ta niestety nie zasłynęła z niczego dobrego, tak przynajmniej uważa większość społeczeństwa. Istnieje oczywiście małe grono odbiorców, które twierdzi, że umiejętności kierowania tego pana są wręcz świetne. Z małym wyjątkiem, postanowił on je przedstawić na drodze publicznej. To spotkało się z wielkim odzewem mediów kilka lat temu i końcowo bohater tego odcinka znalazł się w więzieniu, ale nie za wykroczenia, które wszyscy kojarzymy, a za zupełnie inną sprawę. Zapraszam na film. Napiszcie w komentarzu, czy kojarzycie Bogusia z M3 lub też Froga oraz co wy sądzicie o tym, czego się dopuścił. Od czego wszystko się zaczęło? Tak naprawdę nigdy byśmy o tym panu nie usłyszeli, gdyby nie fakt umieszczenia filmu na platformie YouTube. Nie jest tajemnicą, że wielu kierowców będących w posiadaniu sportowych aut i nie tylko łamią przepisy ruchu drogowego. Czasami ich poczynania zostają ukarane mandatem, a czasami obchodzi się też bez większych konsekwencji. W przypadku Froga, bo pod tym pseudonimem kryje się pan Robert N., sytuacja miała kompletnie inny przebieg wydarzeń. Kierowca niejednokrotnie dopuszczał się szybkich przejazdów po stolicy czy też wyścigów, po prostu takie było jego hobby. Ale najistotniejszą różnicą jest to, że wrzucał on to do internetu, a jak wiemy, internet ma ogromną moc, co wiąże się z tym, że filmy, które pojawiały się na jego kanale, zdobywały miliony odsłon. Najpopularniejsze filmy Roberta przekraczały barierę miliona odsłon. Jest to zasięg, który ciężko jest osiągnąć teraz topowym twórcom, podczas gdy w roku 2014, kiedy platforma dopiero raczkowała w Polsce, filmy te były tak popularne. Tak naprawdę kwestią czasu było to, jak temat podłapią media, które dodatkowo wszystko napędzały. Zacznijmy od samochodu, którym poruszał się słynny Frog. Było to BMW M3 E92 w słynnym białym kolorze. Teraz widząc takie auto na drodze, prawdopodobnie skojarzymy je właśnie z tą osobą. Jako że jest to kanał o motoryzacji, pozwolę sobie pokrótce powiedzieć o najistotniejszych parametrach tego auta. Posiada ono silnik 4.0 V8 generujący aż 420 koni mechanicznych, a napęd jest przenoszony na tylną oś. Był on w stanie przyspieszyć do pierwszej setki poniżej 5 sekund. Trzeba przyznać, że w tamtych czasach był to samochód bardzo szybki i w wielu przypadkach, tak jak i tu, wręcz kusił do szybkiej jazdy. Auto to miało również bardzo charakterystyczną rejestrację. W8XXX, która to zyskała status wręcz legendarnej. A wszystko zaczęło się od filmiku, w którym pan Robert urządził sobie rajd motocyklistami po Warszawie. Pół biedy, jeżeli chodziłoby tutaj tylko o przekroczenie prędkości. Jednak w pewnym momencie kierowca nabrał takiej pewności, że sygnalizacja świetlna i inne auta nie stanowiły żadnego problemu. A Frog jechał tam, gdzie tylko było wolne miejsce, powodując przy tym ogromne zagrożenie. Film ten bardzo szybko nabrał rozgłosu, a fragment został wyemitowany i omówiony m.in. w TVN-ie. To nie są sceny pościgu z sensacyjnego filmu, to zdarzyło się naprawdę na warszawskich ulicach. Nagranie z jazdy pod prąd na czerwonym świetle, z prędkością zabronioną nawet na autostradach w dużym ruchu, do internetu wrzucił prawdopodobnie kierowca tego samochodu. Jeżeli jednak liczył na pochwały, to bardzo się zawiódł. W momencie, kiedy sprawa się nagłośniła, wiele osób zadawało sobie pytanie, dlaczego policja nic z tym nie zrobiła i nie złapała wtedy kierowcy. Złapać takiego kierowcę przez zwykłego policjanta jest niezwykle ciężko, ponieważ policjanci w Polsce nie są stricte szkoleni do takich pościgów, przynajmniej wtedy nie byli. Tak więc same umiejętności funkcjonariuszy na to nie pozwalały. A nawet jeśli, to kwestia tego, że dogonić takiego kierowcę jest bardzo ciężko, używając typowej Kia Ceed, która wtedy służyła głównie w policji. Po rozpoczęciu pościgu auto bardzo szybko by uciekło. Dopiero w 2019 roku pojawiła się grupa, która miała przeciwdziałać takim kierowcom i nazywała się ona grupa Speed. Do tego czasu sama flota aut policyjnych niezbyt nadawała się do pościgów z takimi autami. Co ciekawe, Frog zatrzymał się raz do kontroli, co zarejestrował portal Onet. Biegniesz? Dawaj, chodź. Pojazd nie zatrzymał się do kontroli, jedziemy w kierunku centrum. Pan takie hobby ma? Ściga się? Że pan się ściga z policją. A czy się ścigałem z panem? Nie słyszałem pana, bo wydaje głośno.
Ja jechałem naprawdę uważać to tutaj, więc jechałem się zatrzymałem. I nie widział mnie pan, jak zatrzymywałem pana na ulicy Dąbrowskiego? Nie zatrzymałem. No nie. Przeporadzili. A jak wyglądały dalsze konsekwencje tego rajdu? Tutaj tak naprawdę ciężko jest stwierdzić jedną spójną wersję, ale fakty są następujące. Sprawa ciągnęła się naprawdę długo i końcowo Frog został uniewinniony, jak poinformowała ówczesna sędzia. Tu cytat. Oskarżony nie wyczerpał znamion przestępstwa bezpośredniego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Oskarżony nie stworzył takiej sytuacji, która sprowadzałaby zagrożenie dla zdrowia lub życia wielu osób. Sąd uznał, że pomimo brawurowej jazdy, łamiąc przy tym zasady obowiązujące w ruchu drogowym, poruszając się z dużą prędkością i powodując dezorganizację ruchu drogowego, oskarżony w krytycznym czasie, uwaga, panował nad swoim pojazdem. To stanowisko znalazło odzwierciedlenie w opinii biegłego. Była to chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji, jednak końcowo Frog został ukarany za inne przewinienie. Na jego kanale YouTube znajdziemy również rajd w białym Mercedesie C300, gdzie uciekał on przed policją. I właśnie za ten czyn końcowo otrzymał on karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło na trasie Jędrzejów w Kielce. Dodatkowo musiał on wtedy zapłacić 400 zł opłat sądowych. Niestety polski wymiar sprawiedliwości miał problem z jego odnalezieniem, a za nim samym został wysłany list gończy. Pan Robert skutecznie ukrywał się przed policją i końcowo został zatrzymany w Londynie. Wtedy to trafił do więzienia i odbył karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Ma on wyjść dnia 8 lipca. Historia Froga pokazuje, jak funkcjonuje polski wymiar sprawiedliwości. Kierowca, który dopuścił się takich wykroczeń, przez wiele lat tak naprawdę był nieuchwytny i nie otrzymał on żadnego wyroku. Oczywiście ze strony umiejętności trzeba przyznać, że mogą one robić jakieś wrażenie. Jednak publiczna droga to nie miejsce do wyścigów, a kierowca powinien udać się na tor. Również sam Robert wręcz wyśmiewał polską policję, podczas gdy ci poszukiwali sprawcy. Bo dostaję dużo wiadomości z zapytaniem, jakie kroki poczyniłem z całą tą sprawą, która teraz wypłynęła przejazdu M3 w Ciapki w Bogosławiu. I dzisiaj doszedłem do wniosku z moim adwokatem i z kolegami, kogo oni szukają, może im jakoś pomogę, no nie wiem, kierowcy tego auta. No ale w WRD nie chcieli ze mną rozmawiać, na szczęście dostałem numer na taką inną komendę, no i jakoś tam się zgłoszę z nim, pogadam, po co mam kogoś szukać, skoro ja im pomogę. Razem tak jak ja bym gdzieś się, nie wiem, ukrywał, uciekał. Nie, ja jestem cały czas dostępny, siedzę w firmie, telefon mają do mnie. Nie mają czego szukać, ja znam odpowiedzi na ich wszystkie pytania. Frog podczas trwania sprawy wielokrotnie punktował błędy mediów oraz wymiaru sprawiedliwości, związane m.in. z upublicznianiem jego wizerunku. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wykroczeniowe, już dzieją się takie absurdalne rzeczy, że stwierdziłem, że muszę pokazać tą drugą stronę medalu. A mianowicie, jeden z sądów, a dokładnie sędzia pan Iwaniec, stwierdził, że ujawni mój wizerunek. Dlaczego to zrobił? No nie mam pojęcia. Może na potrzeby mediów, może na potrzeby własnej chwilowej sławy. Po prostu chce się wykazać. Nie ujawnił wizerunku w innych, bardzo poważnych, jakby gatunkowo sprawach, takich jak gwałty, czy wymuszenia, haracze. Natomiast w mojej sprawie jeszcze przed orzeczeniem mojej winy już to zrobił. Dlaczego? Będziemy to wyjaśniać z moim mecenasem. Śmiało można określić Froga jako najsłynniejszego pirata drogowego w Polsce, ale ta sprawa pokazuje wiele więcej. Z jednej strony są to jakieś umiejętności kierowcy, z drugiej strony to wszystko, co wydarzyło się potem, czyli wiele niedociągnięć ze strony wymiaru sprawiedliwości. To, jak to wszystko przebiegało. Sam Robert wspominał o tym, że gdyby ta sprawa nie była medialna i nie byłoby presji, aby ten odbył wyrok, prawdopodobnie nigdy do więzienia by nie trafił. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii w tej sprawie. Zapraszam was do sekcji komentarzy oraz do obejrzenia pozostałych filmów na tym kanale. Do usłyszenia, cześć!